Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego i powiedział o nim: patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Powiedział do Niego Natanael: skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus: widziałem Cię, zanim Cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym. Odpowiedział mu Natanael: Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela. Odparł mu Jezus: czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci, widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem powiedział do niego: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego. Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych. Jak można zobaczyć rzeczywistość duchową, niematerialną? Czasami aniołowie przybierają ludzką postać, jak o tym czytamy w Księdze Tobiasza. O wiele częściej możemy doświadczyć ich obecności, kiedy w jakiś niewytłumaczalny sposób ratują nas z opresji. Dziś obchodzimy święto świętych archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. Aniołowie zostali stworzeni, podobnie jak ludzie, z nadmiaru Bożej miłości. Powołani po to, aby służyć Bogu i ludziom. Nie posiadają materialnego ciała i nie żyją w czasie i przestrzeni. Przekraczają nasze rozumienie świata. Ich świat jest o wiele bogatszy niż nasz. Poza trzema z nich, których święto dziś obchodzimy, nie znamy ich imion. Pozostają one dla nas tajemnicą, tak jak ich natura i zadania, które spełniają. Imiona trzech archaniołów odnoszą się do Boga. Michał oznacza któż jak Bóg. Rafał, Bóg uzdrawia. Gabriel oznacza mąż Boży. Już w samych imionach wyrażona jest istota i sens ich istnienia. Bycie w relacji z Bogiem. Powinniśmy pamiętać, że również ludzie ze swojej natury noszą obraz i podobieństwo do Boga, a zatem w naszą naturę wpisana jest relacja do Boga. Czy jednak relacja ta nadaje sensu naszemu życiu? Czy rozumiemy, że Bóg nas kocha i pragnie naszego szczęścia, pragnie, abyśmy z Nim zjednoczyli się w niebie? Aniołowie służą nam nie wbrew swojej woli, ale już widzą chwałę, jaką obdarzył nas Bóg, czyniąc nas dziećmi i dziedzicami Królestwa Bożego. Uradujmy się dziś z obecności aniołów i archaniołów w naszym życiu. Podziękujmy Bogu za ich opiekę nad nami.